Typy religijnych manipulatorów, część druga: Pascal G. Jacques Pougeol, nadużycia duchowe, wydawnictwo e Spirit, rok wydania 2010. Strona 120: Przewrotny narcyz. Jest to najbardziej niebezpieczny z manipulatorów, na szczęście jednak statystycznie najrzadszy. Wraz z nim nie znajduje się już w kategorii trudnych osób, lecz w kategorii trudnych osobowości. Marie-France Xorin uważa przewrotnych narcyzów za psychotyków bez objawów. Niezdolni do zidentyfikowania i zaakceptowania własnego cierpienia, znajdują równowagę w zadawaniu bólu swoim ofiarom. Są jak pijawki. Karmią się cierpieniem, jakie wywołują u innych. Stąd właśnie bierze się ich duża zdolność szkodzenia. To świat paralelny, który trudno zrozumieć, jeśli człowiek nie zdobył właściwej formacji. Nie należy mylić przewrotnego narcyza z manipulatorem egocentrycznym uprzednio zaprezentowanym egocentrycznym. Egocentryczny manipulator też narusza prawa rządzące relacjami międzyludzkimi. Ale gdy zostaje skonfrontowany z rzeczywistością swojego zachowania i jego skutków, może uznać fakty i zmienić postawę. Kwalifikuje się takie postępowanie jako przestępcze, ale nieprzewrotne. Przewrotny narcyz niezdolny jest do zmiany. To nie jest problem duchowy lub sprawa złej woli, lecz problem głębokiej struktury osobowości. Przewrotny narcyz opisywany jest często w ten sposób. Jest zwodniczy. Inteligentny, egocentryczny, niezdolny do empatii, okazuje poczucie wielkości i pragnienie przyciągnięcia uwielbienia ze strony innych, pożąda powodzenia u swoich ofiar i może okazać się paranoikiem. Jest sprytnym manipulatorem duchowym i udaje mu się przerzucić na nich odpowiedzialność, sprawiając, że ofiary czują się winne i odpowiedzialne za to, co się dzieje. Gra wstydem, poniża innych. Doskonale kłamie, sieje dezinformacje i zamieszanie wśród ofiar. Przewrotny narcyz nie ma nikogo, kto by go kontrolował i przed nikim się nie tłumaczy. To osoba groźna, której należy się strzec. Można by zidentyfikować ten rodzaj osób terminem, jakiego używa Biblia niegodziwcy. Oczywiście, nie są oni bardzo liczni, ale rzeczywiście istnieją. Ofiara nadużycia duchowego może zostać skonfrontowana z jednym z tych trzech typów uwodzicieli, albo może znaleźć się w puławce systemu samego w sobie zwodniczego. W ten sam sposób uwodziciel działa albo sam, albo wewnątrz zwodniczego systemu. W tym ostatnim przypadku komuś, kto nie ma zwodniczej osobowości, lecz funkcjonuje w takiej grupie, grozi, że będzie postępował jak uwodziciel. To jest kolejny fragment książki Pascala Żwiżaka-Purzola nad użycia duchowe. Wystrzegajmy się takich ludzi. Nie tylko w różnego rodzaju wspólnotach. Unikajmy sekt, unikajmy ludzi o takich typach osobowości. Nie mówię o, o, o tym, że należy przed takimi ludźmi się bronić, czasami stawiać im kontra, ale to są osoby toksyczne i w miarę możliwości należy unikać relacji z takimi osobami. Niebawem pojawi się kolejne nagranie, tym razem na temat zwodniczych systemów, systemów religijnych, systemów, które trafiają się nagle na, nawet we wspólnotach ewangelicznych. Bo osoby o mentalności guru, o mentalności sekciarskiej możemy spotkać również we wspólnotach biblijnych, zdarzają się również w tak zwanym Kościele Powszechnym. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne nagranie.